Witajcie kochani serdecznie. Tak więc zapaliła się rezerwa w rebelowym aucie. A poza tym to relacjonujemy narodowe zdenerwowanie kierowców na drożyznę. Relacjonujemy narodowe zdenerwowanie na drożyznę. To jest raz, dwa. Pali nam się rezerwa. Więc w związku z tym, jak widzicie, w związku z tym nie ma żartów. Ja tutaj sobie skoczę, tak więc zrazu się wrócę za 4, 5. Dobra. Witam, witam! Kiedy szukaliśmy was tam na parkingu, nie mogliśmy was znaleźć. Tak, a my już na miejscu. No właśnie. Jak mam wyglądać? Jak widać. Udostępniamy, udostępniamy, kochani. Pomóc ci coś? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Po to wszędzie się wiesz, tak? Biorę małe. Taka bieda, że już teraz skarbonki w domach rozbijać. Chińskie. No to już komuna niebawem. Już chińskie zbierasz? Tak. Ale jak nie tutaj, to tam to a to jest jaka? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To jest jakaś korona. Chyba czeska. Zawsze zastanawiam się, jak mogę użyć tych groszówek, bo nigdy nie miałem pomysłu, na wesela nie chodzę. Teraz już wiem, zabrakło oszczędności. Nie musi się pan tłumaczyć. A to nie do pani mówię, ja tak do samego siebie głośno myślę. Już wiem, o co chodzi, to ja sobie podziękuję. Dziękuję. Chyba coś braknie. Coś braknie? Coś braknie? Aha. Chcesz? To mowę, to jest chyba coś. Daj proszę, mi na kilogram. Daj mi na litra garstka. Proszę. Proszę to wyznać. Polacy się dzielą. Ostatnim. Kartę, proszę. Zarabiamy grosze, groszami płacimy. Polacy się dzielą ostatnimi groszami ze sobą. Ja idę zobaczyć, jak tam z moim samochodem. Bo mi się rezerwa pali, czy kierowca mi tam zatankował samochód. Ohoho! Ohoho! Mamy zatankowane? Starczy mi? Bo ja biedna jestem. Waszej strony? Słuchajcie, mamy chrustu trochę. Mamy trochę chrustu. Powinno mi starczyć. Ja już jestem taka biedna, słuchajcie, że człowiek musiał swoje... Oła! Jak wyjdzie fotografia, też się nie zostawi. No chyba go zbieramy. Mijemy samochód. Ubrudził się w trasie, nie? Ubrudził się, bo dokładnie... Ubrudził się w trasie. Umyć dokładnie, bo no nie, no widoczność musi mieć musi kierowca. Być, musi podstawa, kierowca mieć bezpieczeństwo. Widoczność. Bezpieczeństwo, oczywiście. Dobra, wracamy. To jakie to jest stanowisko? 7? 7. A ty już zatankowałeś, nie? Nie,
To kto zatankował? Ktoś inny zatankował? Tutaj kierowca przed nami, wiesz? Aha, my jest, nie, spokojnie, proszę sobie, żeby umyć. No, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Oczywiście, tak. Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, pewnie. No my cierpliwie poczekamy. To ja się może ustawię w kolejce, bo jest długa. My sobie spokojnie poczekamy, cierpliwie, tak. Polskie złoto. Tak. No tak to jest, jak się grosze zarabia, to się groszami płaci, nie? Albo chrustem. Albo chrustem. Znaczy my, no, znalezione nie kradzione, no, mieliśmy to szczęście trafić na chrust. Ludzie są rozrzutni. Od razu schowaliśmy do bagażnika. Masz kochanie, jak to co się nazywa koło straconki, czy nie? Dobra, chodzi o to, o stację, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na straconce. Słuchajcie, rozpoznaję lokalnych, lokalnie. Możesz tu zatankować, miła obsługa. Obsługa na najwyższym poziomie. Obsługa na najwyższym poziomie. Tak więc idziemy zobaczyć, co słychać u naszych kierowców. Już można tankować? Jeszcze nie tankujemy, jeszcze czekasz? No to spokojnie, poczekamy sobie cierpliwie. Proszę Państwa bardzo, bo ktoś zostawił na dachu samochodu trochę chrustu, a jest to jednak, myślę, że spora wartość. Nic Państwa? Dobrze, to znalezione, nie kradzione mogę zabrać. Super, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Pokaż, jaką masz ładną koszulkę. No, to jest taka fajna wytyczka, no. Jest jakieś potrzeba, to muszę jak na makro. Od razu wam pokażę moje naklejki. Tylko że mam brudny samochód, tak się postaraj bez pełnej rejestracji. Mazańcowice i tak dalej. Aczkolwiek to nie ma znaczenia, ale... Jak najbardziej. Mazańcowice, Ligota, potem odbijasz w lewo. Dobra. Ligoty, już raz byłem na wytyczce. No, bo byłem na końcu Mazańcowic, potem było gdzieś w Ligoty. No. Tam byłem. Na tym rondzie. Tak więc... Ludzie teraz sobie rozmawiają, nawiązują znajomości w kolejce. Jest szansa, że kierowca, który ten, to że zaraz ja zatankuję, no jest taka szansa. Mi się rezerwa pali. Ja mam do ciebie takie pytanie, ty zamknąłeś samochód? Nie, ale filmuję, mam na okój, tam nasi stoją. To weź mi daj kluczyki, ja zamknę auto. Thank you.
daję ci ten. No. Tak więc, kochani, później Andrzej, tak cię od razu wezmę, Andrzej jest mi świadkiem, że w środku nocy do niego dzwoniłam. Tak. Z moimi przemyśleniami i też chciałabym się z wami nimi podzielić i jeszcze się dzisiaj połączymy. No, połączymy się jeszcze dzisiaj, bo mam pewne przemyślenia co do tej akcji i przeczucia, ale to już na później, na razie jesteśmy tu i relacjonujemy tu i przy okazji tankujemy, mamy rezerwę, bo dzisiaj wyjeździliśmy, dlatego że byliśmy w wielu miejscach. Cały czas coś. Duży masz jeszcze w tym dzbanku. Stację byś kupił. Aż tak? A jak? Myślisz? Tyle kilo hajsu. Nie wiem, tak morale mi urosły. Chyba kupię więcej. Nie wiem, a pić ci się nie chce, czy coś? Chce mi się, chce. Właśnie kawkę myślałem, żeby sobie wziąć, bo jestem też ospały po basenie. Troszeczkę się zmęczyłem. No to najpierw sobie zatankuj spokojnie. A też chyba się jeszcze później czegoś napiję. Koniecznie. Ciepło jest, trzeba nawadniać organizm. Oko, nie ma problemu. Jakbym palił, też bym sobie zapalił. No ale tak na stacji to tak trochę. No nie, właśnie na zewnątrz. Ja rzuciłem 5 lat temu, ale... A nie, no właśnie na zewnątrz, no ale przecież na stacji tutaj przy tych, nie? To jest takie nasze polskie podejście. No tak więc, no jest szansa, że dzisiaj zatankujemy samochód. A jak nie, to zawsze możemy się ustawić w kolejce na innej stacji. Dzisiaj, w ogóle dzisiaj kolejki są... Ja właśnie odesłałem moich widzów z YouTube'a na relację na Rebel 24. A coś tam wydarzyło? Nic, nic się nie wydarzyło, ale za chwilę będę tankował, więc nie mam 10 rąk, także myślę, że tu za chwilę wbije jakaś część ludzi. Widzę, że pan jest dosyć zdenerwowany w kolejce. Tak, ja nie zauważyłam. Ten chyba ostatni. Trzeba ćwiczyć cierpliwość. Nie, nie zauważyłam, byłam tam przed chwilą kilka razy. Nerwowe ruchy, nie, że jest tak? A to może po prostu, no, ja też jestem nadpobudliwa, nie? Też jest nadpobudliwa. Tak więc. Zimne piwko? A to nie dla mnie, nie, 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 nie. Dla kolegi? Tak. Tak więc cierpliwie czekamy, kochani, udostępniajcie transmisję, niech idzie w świat. Na ścianie
Trochę nam zajmie, żeby poczekać na wolne tankowanie. Co się wydaje, że będziemy już tankować jako ostatni? No, może tak też. Tam przed chwilą pan wszedł do środka, stanął w kolejce, usłyszał, że panie liczą miedź i powiedział, aha, rozumiem, i wyszedł. Może bardzo mu się śpieszyło. O, idzie z dzieckiem na spacerze. Aha, a to widziałam. No. No tak, wszystkie dystrybutory czekają na kolejnych klientów. Wszystkie, raz, dwa, trzy. A kierowcy dojeżdżają. Tak, wszystkie. Ile tu jest stanowisk? 7, tak? 8? 8 chyba. 8. 8 stanowisk, tak. Ja pójdę może od tyłu pokazać. Proszę o udostępnianie transmisji. Kochani, Bielsko-Biała, ulica, nie pamiętam jaka. Gdzie Górska. Jesteśmy? Ulica Górska. Na ulicy Górskiej tankujemy, ponieważ mieliśmy po drodze tutaj zatankowane, a nasz przed kierowca. No my czekamy. No, my będziemy ostatni, coś ja to czuję. Może tak, może nie. Kto to wie, kto to wie. Jakomu synu. Tak więc udostępniamy, kochani. Na fajnie jakieś ofiary muszą być. A jeszcze kawka w międzyczasie. Bo się poprawiają generałów. Kawka musi być. Bardzo dobra kawka. Nie wiem, czy ja bym nie chciała kawy od razu, tak może byś mi zamówił. Ja sam. Tak? Zamówisz mi kawę? Oczywiście, że tak, niech pani skończy i zamówimy. To ja ci zaraz dam krewciwsze. Ja ten, małe latte, dobra? A ja idę do samochodu po jedną rzecz. Tak więc idę po... To jednak kluczyki są potrzebne, żeby tylko mi auto otwórz, ja już się tam wgrzebię. Czekajcie, postawię was tutaj na chwilę, ale wam obrócę obraz. A już jest obrócone. Nie spadniecie? Nie. No i też mam oparty kod na internet. Urodziłem się w Dąbrowie, więc mam Dąbrowa. Dlatego jak pani Tarnawa. I by był zając. O, tak więc. Ja wiem, tylko wiesz. Mototroli. Podmianka. Ja bym poprosiła średnią latę, nie? Dobrze. No, jak już jestem na stacji, to trochę to potrwa. Zwyczona jestem. Nie wątpię. Chociaż mówią, że ja się nigdy nie męczę, nie? Ja się cieszę, że ja dzisiaj nie tankuję.
Grzbiety królową. Co? A, cześć, Jaruś, chciałbyś oddać? Oh. Musimy pomóc. No bo nie będzie miał za co chłop zapłacić. To już jest nie 10 groszy, 20 to jest już grubo. To jest już duży hajs, to nie. No. Nie, jeszcze inflacja aż tak nie dotknęła. Nie, nas to już dawno zniszczyła. My to już musimy skarbonki w domu rozwijać, bo nie ma co płacić. Gdybym wiedział, bardzo śmieszne. Temu nie wiem, bardzo śmieszne. Prawny środek płatniczy. A tu już co? Może Jarek? Przelewę może. Na 14 dni. Poproszę bardzo. Z dodatkową mandatem. No, no, no tak. Może się dogadać. Albo się dogada. Poszło, tak? Po wyrzucaj mi moniu wszystko. Dzięki. Na fakturę? Na kilogramy ile jeszcze sobie kupisz? Niewiele dzbanek waży, ale tak 2 kilo jeszcze tu wyczuwam, bo będzie 390. Przepraszam. Nie no, choć co? Nie tym razem. No dlaczego? Dobra, no to wiem. Proszę bardzo, ale kolejka jest z tamtej strony. Proszę pana. No właśnie. Zachowany jest ten mógł? Tak. Nie, no, czekam, nie, no bo przecież jeszcze tak. Ale to otwarte czy zamknięte? Zamknięte. Wszystko zmonitorowane. Bezpieczna stacja. No tak. Środki na coś muszą mieć. Tak. Kawa dobra. Bardzo. Ja też zaraz spróbuję. Taka z sercem, z miłością może to zrobić. Wyglądasz tak, jakbyś chciał drugą. Ja, ale ja wypiję drugą. Ja tu już, jeżeli chodzi o mnie, będę kończył. Jeszcze tylko kawę latena, po do widzenia i mój zasób funduszy się kończy. Po to poszalałeś dzisiaj, a nie przelałeś czasami? Nie przelałeś zbyt dużo, nie? Nie, nam się samochody nie popsuły, jak my normalnie płacimy pieniędzy. Chcesz coś do picia? No właśnie tutaj mi kolega zamówił latę, no.
Bo zanim ty mi będziesz w stanie cokolwiek zamówić, to 2 lata miną, tak więc. Ja tu się uśmiecham do tych pierwszych w kolejce. A że się solidaryzuję, jestem miła i uprzejma, to tak po znajomości kawę dostanę. Z pięknym uśmiechem na twarzy. Z pięknym uśmiechem na twarzy to kawę dostanę. Starczy ci tam Wojtek jeszcze na napój? Ja mam. Nie no, tylko do kolejki. Kolejka proszę pana brązuje. Co pan myśli, że pan ma taką koszulkę, to pan co będziesz mi się w kolejkę rozbijał? Te o 16 to są polityczne. My się odcinamy od polityki tutaj, więc sobie tak przyjechaliśmy po prostu zakontować. Od 16 to jest tutaj polityczne. Szukam. Nie, to może tak. Ale ja chcę, ale ja mam grubsze brzmia na późno i za moją to. Chciałem wyjść z wodą. No. Ile maku jeszcze? Ja mam tu 22, ty 950. A ja mam tutaj. Jakby brakło tu. Musiałem wyjeść. Teraz powinno być chyba. Ostatnia rzecz na obchodne średnie. Dobrze, dobrze. Pani sobie zrobi miejsce. Średnie latę poproszę. Może jeszcze Małe. Ale to jest ekologiczne, bo ponieważ samochód, jeżeli ma mniejsze obciążenia, wtedy podobnie mniej spala. Tak jest. Mniej niż się. Jesteśmy eko. Tak jest. Ale obsługiwać takich patriotów i działaczy to sama przyjemność. Godziny pracy i tak lecą, a w naszym towarzystwie lecą jeszcze lepiej. Ale bardzo miłe panie, uprzejme. Tak więc to trzeba przyznać. Nie? To masz coś zimnego. Dla kogo to było? Latę dla mnie. Nie, lata za chwilę będzie dla ciebie. Dziękuję bardzo. Zapłaciłeś czy jeszcze? Tak, tak, zapłacę wszystko. Jeszcze tylko latę i to wszystko. Ty tylko. I... Tak. 300 gram zostało. Tak więc kochani, trzeba jedną rzecz podkreślić, że to jest stacja paliw, na niej pracują pracownicy. Pracownicy nie pracują tu na akord, tylko od do. Nie są na tym w żaden sposób stratni. Poza tym, jeżeli się solidaryzują, jeżeli widzą problemy w naszym kraju, no to sami się również przyłączają do protestów w różnoraki sposób, a pomysły też są, słuchajcie. Możemy tankować? No to tankuj! Tylko pamiętaj, nie przelej, bo ja nie mam tyle skarbonek w domu. Cześć! Dobry. Okej. No i kochani, co ja chciałam powiedzieć. Tak więc naprawdę myślę, że liczenie pieniędzy w godzinach swojej pracy, które są pieniędzmi, słuchajcie, nikt tutaj nie płaci pieniędzmi z eurobiznesu albo z jakiejś innej gry planszowej,
po prostu ludzie przyjechali stankować, tak jak ja przyjechałam stankować, kochani, ponieważ mam rezerwę, od razu relacjonuję, co się dzieje na stacjach paliw obecnie, a panie po to, co pracują, żeby liczyć pieniądze. My jesteśmy uśmiechnięci, jesteśmy sympatyczni, panie widzę, że to doceniają, spokojnie sobie pracują, nie przeszkadzamy nikomu w żadnej pracy absolutnie, a kontakt z takimi osobami, jak tutaj są, to nic przyjemniejszego niż właśnie wziąć od takich ludzi z rąk te pieniądze, które są środkiem płatniczym, legalnym jak najbardziej. I tyle w temacie, wracamy na stację paliw, bo zaraz będę płaciła. Nie masz więcej hajsu? Za 3,83 muszę zapłacić. Dobra. Będziemy pchać. Przed nami jeszcze tutaj dzisiaj dużo pracy, będziemy pchać. No. A do 0,7 dasz? Nie? Ile dałeś? Pół litra. A ja bym się dołożył, to może dwa razy po pół litra. Na moją odpowiedzialność. Dobra. Nie przeginaj, nie, wystarczy. Przelejesz, mówię ci, przelejesz. Najwyżej jak mi coś starczy, to jeszcze podjadę. Dzień dobry bardzo, stoisz w kolejce? Już zatankowane. Zatankowałeś już? Tak. Ciekawe kiedy. Dzisiaj skromnie, cel 20 zł. To ty pokaż. Ale ty już zapłaciłeś? Jeszcze nie. Ja myślałam, że jakieś chody tutaj masz znajomości, bo ty czekam po znajomości na kawę od tamtego pana, no. Tak, tamten pan... Zależy na pan facie. Co, mogę sobie się robić to latę? Radzimy jeszcze zaczekać. A co, myślisz, że nie starczy? Nie, no starczy, na pewno. No jak to ja uciekaj. Co? Nie, uciekaj, starczy, na pewno. Ostatnia rzecz, jaką będę prosił, to będzie się robiła. Zaraz będę płacić. Weź mi tu ten. A bo dobra, sobie tak postawię. Dobra. To była mała latę. Na pół litra. Bieda jest w Polsce, bieda jest. Polacy są biedni. Nie widzę. Ani liczę? Nie widzę. A jest, to tak. A czemu nie? No tak, są w pracy, nie? Nie przycisnęła ostatniego guziczka. Taka zapominalska jestem, słuchajcie. Jestem taka zapominalska, że guziczka nie przycisnęła. A. W Bielsku Białej pierwszy przypadek małpi i ospy, no spójrzcie, jaka jazda. A to jest małpa? No, a nie? No super, dla mnie to jest małpa. Taka musimy jest kupić banana, wcisnąć do nosa i to teraz podobno jest... tak testy robią teraz. Ale to chyba jest ten, chyba jest już zmutowana po mutacji, kolejna mutacja, już jest, dopiero co jest, a już mutacja jest. A wy co, nie chcecie się napić, czy co? Na gorąco jest, kupcie sobie jakiś napój chłodny. Stańcie w kolejce. Co tak na pusto? Gdzie tu jest śmietnik? A tak. Ale mieszadełek nie ma, co? No stań tutaj za tą panią. Miedzią. Jakbyś zatankował za 20 groszy, to zapłaciłabym kartą. Bo tyle mam tylko na karcie, ale gdyby każdy płacił za po 20 groszy kartą, czy po 15 groszy kartą, powierzcie mi, że prowizja by zaorała takie stacje paliw, nie? No dlatego zapłacę gotówką. Bo na karcie jestem tak biedna. Nie. Pozdrawiamy wolną Polskę. O, proszę bardzo, pozdrowił wolną Polskę, więc brawo, dziękujemy za pozdrowienia. Tak więc. Ale ciepła. Dobra. No jakaby mogła być kawa, nie? Uuu, bieda, piszczy. Oj tam, od razu piszczy. Jeszcze coś jest. Jeszcze może jakaś guma. Masz w torebce tą miecz? Tak.
Marcin, coś? Tak, tylko wiesz. Wiem. Aha, nie, dobra. Myślę, że masz odwrócone. Mogę ci odwrócić na siebie, potem sobie odwrócisz. No, żeby nie pokazywać pracowników. Wszystkiego dobrego. Tak, tylko klepaki. Tak. Ale panie nie dość, że ładne, to się sympatyczne. Piękne tak. Kobiety, bardzo miłe, sympatyczne. No pracują sobie dzisiaj. Pewnie. No. Tak jest. Wiesz co, ja jestem taka trochę niższa. Nie wiem, czy nie trzeba będzie szynę umyć w samochodzie, wiesz? No, też o tym pomyślałem. No. Tego ty. Pomyślałem właśnie o tym. Mocno niżej, bo panie stresujesz, sobie myślą, że może ich nagrywa. Nie. Jakoś tak jesteśmy profesjonalni, my wiemy, że pracowników nie można... A jakie mam stanowisko? 7. To moje ulubione. 7? Tak. O, cześć. Witam. Ha. Tak więc ludzie się z nami tutaj witają, no nic dziwnego. No my jesteśmy bardzo sympatyczni. Tak więc... A czy sympatyczny, no trzeba być skromnym, tak? No jesteśmy najlepsi. Dokładnie. Jesteśmy jak ten gepard. Koty. Ja czekam, bo jak zwykle mnie sushi. Ile ta woda kosztuje? No nie wiem. Nie wiesz, bo może no to pójdziesz najmniej po miedziaki do samochodu. Pójdę. Tak? Pół godziny przy Kasi już stoisz? No, ty bogaty. A gdzie się zbiegłeś jeszcze? Ej, no, poczynaj mi kawę. No to jest czysta prawda. Ale dobra. No widzisz, nawet Kondrat napisał, że Rebelka jest najlepsza. No przecież wiem. No przepraszam. Słuchajcie, tu się w dzbanku kończy, więc w związku z tym, że się w dzbanku kończy tu... Pożyczyć ci. Ja myślę, że kolega jest taki bardzo energiczny chłop, tak więc myślę, że nie chce pożyczać od was pieniędzy. Bo tak stanie w miejscu, to tak... No to co, ja chyba pójdę jeszcze po te. Auto zamknięte? Tutaj zamknięte, mamy, no. Tutaj wejdziesz, nie? Tak. Dobra, to weź mi podaj tylko to. Dobra. Ja idę po jeszcze, bo jeszcze twoja woda, nie? Tak. Ja coś... Brakuje, żeby im tak podał. Tak więc muszę iść po pieniążki z drugiej skarbonki. Alonso to będzie dźwigał. Może tak z tej strony samochód otwierać. Tak więc, kochani, ale co wy piszecie w ogóle w tych pracownikach? Weźcie się w głowie, puknijcie. To, że nie macie zrozumienia sytuacji, to, że nie wiecie w ogóle o co chodzi, to nie interpretujcie na swój sposób, bardzo proszę. Bo to, co piszecie o pracownikach, to w ogóle jakieś nieporozumienie. No ale ja was nie będę życia uczyć i myślenia, ja wam nie będę tłumaczyć, jak macie myśleć. A co ty? No później tylko panie po papierosy, wiesz? Aha, to dobrze. Trzeba sobie pomagać, trzeba się wspierać. Mężczyzny by mnie wpuścił. Ale taka miła pani uśmiecha się, sympatyczna, pewnie. Ładna, tak więc trzeba przypuszczać pewnie. Tylko szybko, tak. Wyjeżdżają zaraz. A to my byśmy woleli, żeby to było długo, nie? Ale jak się pani śpieszy, to... nie, z dzieckiem to się dzieje. No wiadomo, oczywiście, że tak. Dzień dobry. Stanowisko numer 1. Zatankowałeś już? Za ile? 3 litry. Za dużo. Nie pół. Na tyle nas było stać. Pół litra diesla. Tu masz na wodę. To okej. Okay. Robimy dyżury. A później jedziemy na lotos. Jest tyle? Nie? Na lotos. Chyba starczy. Jak nie, to nie jest w stanie reżyser. No nie, no nie. Jeszcze panowie adres mamy wysłać. No ale oni wiedzą, że się przyniesiemy na lotos. Pani miała problem z wyjechaniem? Troszkę pokrzyczeli. Tak. No my ich też troszkę utemperowali. Gdzie jesteście, ale znaczy się... Chciał jechać samochodem terenowym. A ja mówiłam może Szczepanowi. Może byśmy coś tam samochodem. No, tak? Mówiłam Szczepanowi, bo już nie wiem, no. Tak, mówiłam. A, to myślę, że on nie powie. A
Szczepanu, tak. On zajęty człowiek jest. To Szczepan? No, ja dzwoniłam do Tomka. No tak mi miał dzwonić wczoraj. No. Konrad, tylko nic związanego z polityką. Dlatego nie ma nas. Dlatego wam coś wytłumaczymy za chwilę. No. Dlaczego jesteśmy tu teraz i o tej godzinie? No, a nie o godzinie 16 na przykład. Na przykład 16. Przepraszam, przepada, pan mi się pierdzieli w kolejce. Aha, pani za kawę czy pan ta za tankowanie? Co jest 7? Ale patrz na kamerę. Wiem. Jasne. Rubel. Masz w rublach czy w złotówkach? Rubel, weź pani. Siódemka, stanowisko numer 7. Ile tam wyszło? 3,80 zł. O, przelało się, przelało się. Nie. No gdzie, no ale nawet nie powinno się. No gdzie, no. Nie, to w ogóle nawet jakby tak nie było, to się nie odjeżdża, no się stoi, no się czeka, no się pije kawę, pije się siku. No siku ci się jeszcze chce, no przecież widzę po tobie, że ci się chce siku. Zapłacisz, jeszcze powiedziesz siku zrobić. A nie ma chyba, nie? Jak to nie ma? Chyba, że jest gdzieś tam z boku taka poczta gdzieś. A tam? Co tam jest napisane? No to trzeba gdzieś tam dojść, wrócić, no to za nim czas leci. No. Z tego, że jak gdzieś na dwójkę pójdzie. Albo relacje na Rebel możecie sobie włączyć, poglądać w międzyczasie. Mogę pokazać tą koszulkę? Masz, jaką masz fajną? Masz pokazać moją koszulkę. Jak jesteś, chcecie taką samą koszulkę, to musisz sobie ogarnąć. Weź na grupę FON. Od Tomka. Weź sobie na grupę FON i sobie ogarnąć. Było w ogóle widać? No, było, było. A z tyłu też masz? Nie wiem, a mam? Nie, nie masz. Nawet nie wiem. Wojowniczka FON. Wszyscy jesteśmy wojownicy. O, Oksana. Jest jeszcze złote 63. Oczywiście. Jeszcze 40 Dziękuję bardzo za miłą obsługę. Chcemy wam powiedzieć też tak ode mnie, że to też dla was, mimo iż troszkę dłużej obsługujecie danego klienta. Ok. A jeszcze ty musisz zapłacić. Nie, to wodę. Kurde, nie wiem ile tu jest, chyba starsze.
To ja mam. Musi się zapytać, ile kosztuje ta woda. Zaraz się dobrze. 2,99. Ale to były jaja, jakby było wyliczone. To by był jakiś chyba cud. Najwyżej będę grosika dłużny. Odwróć się do mnie tyłem. Aha, dobra, już wystarczy. $3.59, to będzie więcej. Pani rozmienia 50 zł na groszówkę. A to przeprosimy panią z dzieckiem. No? To tutaj za tego pana. Za tego pana proszę, jak pani. Proszę bardzo. Proszę. 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 Jak najbardziej. Ja szybko za benzynę i te napoje. To jak pani już kończy. I weźmiemy z powrotem te drobne i zapłacimy grubymi. No, już nie wiem. Co? Do kasy powiem. No, bo to się tak zrobiło. A ja będę na kolejnej sesji pali wpłacić kartą. 20 groszy. Prowizja. Takie transakcje. To co, akcja? Akcja. Protest kierowców. Tak, ocenzurowanie to narodowe zdenerwowanie na wysokie ceny. Proszę bardzo. Zgubienie. Tak. Ja mam ze stanowiska, to będzie stanowisko 3 chyba. Co tak dużo, za, co tak dużo na tą wodę, bez przesady. Aha, nie, bo ten, ja myślałem, że dobra. Co, myślałeś, że tam będzie? Ja za tankowanie też płaciłem. A nie, ja płaciłam za tankowanie. Pokazałeś rachunek? A gdzie mam rachunek? Chyba mi jeden rachunek. Zaraz zobaczę, nie? No z pewnością gdzieś tam mi położyli. Nie mam.
Niestety na pół litra diesla starczyło ropy. No, tak więc ja bym poszła na boczek, nie? Czekaj, bo aha, bo trzeba ten. Co tam za nami stoi? Czyje to? Już, moment. No to słuchaj, pojedźmy sobie tu. Czy ja mam klucze, czy co masz klucze od auta? Jakie klucze od auta? Klucze od auta? Przecież tam leżało na blacie klucze od auta, a nie, są klucze, dobre. No, się przestraszyłem. Ty się mnie pytasz, gdzie mam rzeczy, serio? No bo ja je miałem i nie wiem. Aha, bo ty szłaś do auta. Dobra, słuchaj, no to co, możemy sobie tu... sobie jeszcze szyby? No, możemy. O. Umyjemy? Czy w sensie, że umyjesz? Po połowie. Umyję. Kurde, ręce mam zajęte, wiesz. Umyję. Nie no, żartuję. Tylko mi wycieraczki nie urwi. Już to zrobiłeś? Nie, tylko nie otwierają się tak. Trzeba maskę? Dziwne, nie? Dobra. Ej, dobra, wiesz co? Bez tych wycieraczek, nie. Ale szybę można by było umyć. Pięknie, po prostu. A za to będziemy ładnie widzieć. Nie no, widoczność musi być. Nie możemy jeździć samochodem i nie mieć widoczności. Nie możemy, nie możemy. To też pani przychodziła ładnie, się do nas uśmiechała. A ja szukam śmietnika. Ja, wiesz co, ja idę śmietnika poszukać. Nie odjeżdżaj beze mnie, nie? Tak, jeszcze siku zrobię, no. No. No, ja idę ten, co ja miałam zrobić? Aha, śmietnik, nie? Kurczę, gdzie tu może być śmietnik? Idę dookoła. Tu też nie ma śmietnika. Kawusia wypita, autko zatankowane, szyba czysta, śmieci wyrzucone. Kluczyki ci dałam, nie? Tak. No to dobra, no to co, odjedziemy sobie tu, na nie? Parkingowo. No. I wytłumaczymy może, dlaczego teraz? O tej godzinie jesteśmy. Teraz? Czy na osobnej relacji? Bo ja bym to zrobiła w ogóle później, jak sobie usiądziemy. Dobra. Albo zobaczymy, wyjdzie w praniu, bo jeszcze tutaj ludzie tankują sobie, patrzymy. Jak im się wiedzie w życiu, czy też mają ciężko, czy mają łatwo, stoją w kolejkach. Ale popatrzcie, no, nowe znajomości się ten tworzą. Nowe znajomości. No napij się, żebyś nie pił podczas jazdy, nie? Żeby cię nic nie rozpraszało. Tak więc. Odjedziemy sobie tam. No to prawej, nie? No. Nie trzeba nam dopompować kupon albo czegoś? Nie, są dopompowane akurat, nie. Ale. No możemy sobie porozmawiać z widzami, tylko czy ich teraz nie zanudzimy, nie? To raczej bym poszła teraz jeszcze na stacji tam zobaczyć, jak się ludziom wiedzie, czy też mam taką ciężką sytuację jak ja i jak ty i jak w ogóle wszyscy Polacy.
i ten, i tamten, i w ogóle, no. Przepraszam, ja się chciałam zapytać, jak się Państwu wiedzie ogólnie? Bardzo źle. Bardzo źle się Państwu wiedzie? Nie, tak, no dalej to ja, powoli to ja nie zajadę już. Kolega już. Proszę, proszę. Muszę nawet pożyczyć koledze tego. Ja mam trochę chrustu w aucie. Na rowerze przyjechał. O Boże. Proszę, będzie tutaj, ale oszczędzaj, na 8 zł, to nie jest tak groszy. Dziękuję. Jak co, to pożyczę. Ostatni mi się podzielę. Tak. No. Ale... no. No niestety, ale... Bieda. Kolega jest takim chujem na ropę jak ja, więc to też... Aha. A wam jak się wiedzie? Można powiedzieć coraz gorzej. Widać to w portfelu. Albo nie widać właśnie w tym portfelu, trzeba skarbonki rozbijać. Widać, że jest coraz mniej, w tym sensie mówię. Ja trochę chrustu nazbierałem. Trzymam w piwnicy. Założyłem trzecią kłódkę, ale boję się. Boję się, martwię się o ten chrust. Ale jest ciężko. Czy ktoś nie przyjdzie, nie zabierze, tak, prawda? No. Ale jest ciężko. Ja po wypłacie kupiłem sobie 5 worków węgla. 5 worków węgla, no, po wypłacie. Bo już są po 60 zł. O cholera. Po tygodniówce, przepraszam. No jak widać, jest coraz gorzej. Czarno to ale widzę. Na zimę, jak będę co tydzień wydawał tygodniówkę na ten węgiel, to może jakoś damy radę nazbierać ten węgiel, nie? A w ogóle jest? Ale, czyli ale są już zapisy? Ja słyszałam, że są już zapisy na te worki. No co? Bo są braki, tak, są już zapisy. Tak, trzeba dzwonić, zapisać się i po 5 worków wydzielają. Raz na tydzień to przysługuje. No jak co tydzień tygodniówkę przeznaczę na ten węgiel, to może jakoś zimę przetrwamy, nie? No, ale jeszcze jest opcja, żeby ten chrust faktycznie, nie? Ale znowu chrustu też nie może braknąć, bo teraz może będzie projekt mieszkania dla młodych. Ale już rząd mieszkania wprowadza... dla młodych, szałasy w lesie, więc też się przyda ten chrust, nie? No, tak więc to też zaraz będzie chodnik do materiał budowlany. Podobno jakieś mają prowadzić program na jedzenie w zimie, jakaś potrącona sarna plus. No. No tak, no będzie się działo. Idziemy zobaczyć tam, co tam dalej się dzieje. Przepraszam, ja się chciałam pana zapytać, jak się panu powodzi? Jak się panu powodzi ogólnie? Jak się panu żyje w Polsce? Jak się panu powodzi? No źle. Źle? Źle. Nie powodzi się w ogóle. Nie powodzi się w ogóle. No, benzyna droga, tak jakby koniak dolewali do tej benzyny. No to jest chyba nienormalne coś. No. Dobrze, niech pan sobie tutaj autko myje na spokojnie. Dobrze, że chociaż mycie jest za darmo, nie? Dobrze, że chociaż mycie jest za darmo, no. Pani duże prawda. Pani jakąś wizytę, bo proszę, tak, nie za bardzo. Pani dziennikarka? Pani dziennikarka z Bielska, nerwowa kobieta. Jakby miła była, to pewnie byście ją przepuścili, nie? No, kiedy była? Kronika. Tak jak poprzednio sobie Niemiecka przypuszczamy. Oczywiście, jak się komuś spieszymy, wiemy, że są różne sytuacje. Ale matką z dziećmi. No oczywiście, no. Przecież też coś może, nie wiem, na swój ślub się śpieszyć, nie? Chociaż może byłoby lepiej, gdyby chwilę poczekał. Dwójeczka, proszę panią. Tak? 20 groszy, 82 groszy, tak? 21 grosz bodajże tam było. 20 groszy, tak? To proszę, dobrze. Tak, 20 złotych groszy. Pani sobie to powolutku liczy, bo żeby się nie przemęczyć, na spokojnie. Takie ładne panie to. No. Naprawdę. Ładne, uśmiechnięte, miłe. Pogadają sobie z nami. Mnie się miks zrobił niestety, nie miałem samej miedzi. No życie, no. To znaczy, że ci się lepiej powodzi niż pozostałym jeszcze. Dobrze, jestem na posterunku. Jestem na posterunku. A o co tutaj pani dziennikarce chodziło, tak szczegółowo? No, chcę się stać w kolejce, no. No, dobrze, że się mogła być.
samochodem. Właśnie, papierosów nie kupiłam. Wiecie ogólnie przez co ten tak się dzieje? Przez tych wszystkich dziennikarzy, którzy do tej pory ten zamordyzm, tę narrację rządową, tak. Ten zamordyzm, tak. Pisali o tym, wmawiali, szczuli ludzi, zamykali w domach, tak, promowali to wszystko, zamykanie przedsiębiorstw, wszystko poszło na łeb, ale teraz promują, że to przez Putin inflację. Nie? Tak. Covidowa inflacja, tak. Zarozdawnictwo. Oczywiście. Tak, będzie małpia. A za chwilę będzie. Za chwilę będą o małpach pisać, nie? Tak. No. Dokładnie. Więc nie ma co się spodziewać jakiegoś tego. Cudu. No. Dopóki się narracja nie zmieni, nie? Tak. No jadę bez płacenia. No jak pan jedzie od razu? Obajtek Boga, to może pan jechać. Obajtek raz pozorny. Jadę bez płacenia. No oczywiście, że pan pojedzie bez płacenia. Nie ma się. Ma pan 2 godziny czasu na zapłacenie. Kurwa, ja te robicie. A na wycieczce nie. Pan? Wycieczce się szymy. Ja jadę do szpitala do żeby pan tankował za tanie. A moja córka. No to wystarczy powiedzieć, panią przepuścimy w kolejce. Przecież to nie jest problem. Już mam dość. Nie, już. Dobra. My też mamy dość. Zdycha naród, zdycha naród z głodu, a pani niech nie histeryzuje, tylko niech pani sobie pójdzie i zapłaci. Panie motocykliście, tam jest kolejka. Niech pani sobie wejdzie normalnie, przepuszczą panią. Wystarczy się uśmiechnąć i normalnie do ludzi podchodzić. Niepotrzebne te nerwy są pani, bo każdy by panią przepuszczał. Ja nie jestem taki zadowolony, może pani mi mówi wszystko, żeby je spotkało wszelkie, co jakieś jest na świecie. Niech pani tak przykleja, mówi, że to panie może przełożyć. Lata. Chyba nie wiesz. Nie ma tego grzyżu, tak mi się wydaje. A gdzie pan motocyklista? Proszę. Bo by się spieszyło. Tam, za kasą pan motocyklista. No dobra, niech leci dalej. Tak, ale... Dobrze się... Tak, dowiemy się jak ja. Skarży się pan według tego. Takie ma zabawki jak trzeba. Dziękuję bardzo. Ale ja teraz jestem na kolejce, bo pan normalnie. Niech pan ma za kolejkę. Co pan tutaj gra rolę? No wiedzie. Poczekał za tym panem i był szczery. Nie rozumiem, że to dla nich. No to dla nich. Za chwilę będzie paliwo po 13 i wszyscy będą dopiero płacić. Pan motocyklista jednak nie chciał być przepuszczony w kolejce, wolał sobie odjechać, nie płacąc. Co pan chciał? Nic, odjechał nie płacąc chyba, z tego co zrozumiałam. A też mi się tak wydawało. A czy nie wiem, bo też podszedł z boku i ten, podszedł z boku i chyba zatankował.
Ja mogę robić to, co ja chcę. No to my to samo robić. Bo policję zadzwonię. Ale kobieto, co ty się przepychasz? Co ty w ogóle robisz? Dawny przyjechały. Co z pani? Z ciebie. Nie, ale pan był tutaj za tamtą panią przecież w kolejce. Wiem, tylko nie wiem, która ta pani teraz jest. Stoi tutaj, koło tego z kaskiem. Zana. Proszę dzwonić po policję, że ludzie płacą pieniędzmi za paliwo. O Jezu, a ta kobieta, co mówię, że dziennikarka niby, strasznie mnie skratowała ręka, mnie cała boli. Padła na mnie całym ciałem. Nie pozwolę panu. Pan za mną. Przyjechali ludzie i płacą za paliwo pieniędzmi. Skandal. Przyjemność. To jeden to głupszy. A ten kto kręci najgłupszy, nie? Najgłupszy. No, to tam jest pan. Niech pani to wyjdzie do tego. Ale potem się w lustro, popatrz się w lustro. Przyjechaj się w lustro. No, tak, kurwa milcz jak do mnie mówisz. Co pan udajesz do niego, Jasia? Nie znam, ja mam to samo. Popatrz się do lustra, popatrz się. Proszę, ile kratynów, awanturników przyjechali za dymę na CP. Na dymę tak, za dymę. Ale to pani robi za dymę. Ludzie stoją w kolejce, płacą. Pani za dymę robi. Trzymaj. Ja masz takie doświadczenia, to twój problem. Nie mam spatole. A ty uważaj, jak chodzisz, bo mnie szturchnęłaś. To świadczy tylko i wyłącznie o tobie. Stratowałaś mnie ciałem. Pani redaktor! Nieładnie tak faki na ludzi pokazywać, pani redaktor. I pchać ciałem, pani redaktor. Pani redaktor mnie stratowała kilkukrotnie. Ale wszystko idzie do góry. Jakby pani skończyła szkołę, tak na pani odpowiedziała. Też pani go odpowiedziała. 60 km jeszcze przede mną, ale może było warto do domu. Dzieci uczyłem na Kaskidzkie. Dzieci uczyłem na Kaskidzkie. Dzieci uczyłem na Kaskidzkie. Ja mam taką notek, kurwa macie. No wyglądasz na jak. Tak. Słuchaj kobieto, otwórem to jesteś tutaj. Tylko weź tam po mnie. Poszła. Super. Poszła. Ale co, cieszysz się z zamordyzmu, który nam system robi? Tak go popierasz? Ona jest po kilku szprycach, podejrzewam, dlatego wiesz. A będzie, niech będzie po czym chce. Słuchaj, no jest wolnym człowiekiem, robi co uważa ze sobą, ze swoim ciałem, tylko nikt narzuca tego komuś, nie? Pomóc. Mówi się pomóc. A żeby komuś pomagać, to trzeba mu dać żyć. A nie utrudniać życia. Tak, mój rząd nam daje żyć. Wy myślicie, że jedni to idź się pod rząd pożal, a nie na CPN. Ci to mają daleko do pracy. Bo blokujesz no, ludziom, jak cholera. Gorzej jak ten rząd. Ma 20 km do pracy do Czechowi. Oje. Dwie strony i ona płaci. Nie pani. Ale słuchajcie, nie dajcie się prowokować. Nie dyskutujcie w ogóle z tą kobietą. Przyszła, szczępi ryj, nie chce szczępi. Ryj to masz ty. Nie masz ryj. Uważaj co mówisz, bo nie wiesz do kogo mówisz. Nie wiesz do kogo mówisz. Nie wiesz do kogo mówisz. Ty mi grozisz? Nie, powiedziałam, że nie wiesz do kogo mówisz. Pytam, czy mi grozisz? Grozisz mi? Chciałabyś, żeby to zwrócić uwagę, a dla ciebie nikt uwagi nie zwraca. Pytam, czy grozisz mi? Dobra, skończ. Zejdź mi z oczu. No to milcz, jak do mnie mówisz. Jesteś fiński śmiech? Nagrywasz mnie, to ja i ciebie będę. Tylko, że ty będziesz gwiazdą internetu, bo ma większe zasięgi, tak więc... Pakowałeś? Ja już tam, tak, ja już... Idiotów nie brakuje. Mam nadzieję, że stać ciebie na twoje słowa. Nie? Jeszcze raz to nie dosłyszałem. A, no to tyle. Ona zrozumiała, że nie dosłyszałem.
Tylko pani zapomniała nagrywanie sobie włączyć. Pani trzyma telefon, nagrywania pani nie ma. Panią interesuje, co ja zapomniałam. No bo pani myśli, ma pani świadomość, a pani nie ma. Sobą. Ja nie jestem takim debilem, jak ty. No właśnie widzę. Pani jest na gazie. To musiałabym być po tobie, ty się popatrz do lustra. Nie zwracajcie uwagi na prowokatorkę. Ale kiedy ja pierdolę. Bez dał na przyjechał. Na psychiatry do na co. Debila. Ciekawe, kto jest. Pani w ogóle nawet nie nagrywa. Debila. Jest pani mistrzem memu będzie. Debila. Nagrywa film. Idziesz kretynie. Idziesz kretynie. Pani z kroniki to chciał samochody teraz właśnie. Brawo na pani. Brawo. 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 Dalej nie nagrywa. Dalej nie nagrywa, bo on trzeba dalej nie nagrywać. Dobra, nie dajcie się prowokować, bo nie wiadomo, kto za tym stoi, nie? Przyszła i chcesz być gwiazdą w internecie. Przyszła aferę robić, nie? Pośmiewisko. Pani troszkę szacunku, tak? Mi się wydaje. No, już! Ale naprawdę nie wdajcie się, nie dawajcie się znowu w dyskusję. Róbcie co macie robić. Brawo, Daj, wiecie co? Na tego typu element to mi brak słów, nie? Pani dzisiaj zrobiła dzień normalnie? No dawno takiego bawu nie było. Nie ma to... Widzowie pozdrawiają środkowym palcem. Dziecko 20 km zapierdala ze szkoły do pracy. On dziecko zabrał ze skarbówki. Na flaszkę. A ty przyszłaś po flaszkę. Na flaszkę. Ja nie dawajcie się w dyskusję. Ale naprawdę nie dawajcie, udawajcie, że nie istnieje. Naprawdę nie ma sensu. Nie zwracajmy uwagi, po prostu róbmy sobie dzień. Jak chcę zrobić te banery. Nie zwracajcie uwagi, naprawdę nie ma to sensu. Słuchajcie, no różni ludzie chodzą po tym świecie. No. Nie wszyscy kochają Polskę, nie wszyscy kochają rodaków. A proszę, jaka patriotka. No. Kocha Polskę, trzeba kurwiać Polaków na co. No chyba tylko ciebie. Ja pierdolę, gdzie tu logika? No chyba tylko ciebie. Ale co masz do dzieci z zespołem Downa, albo do ludzi z zespołem Downa? Masz coś do ludzi z zespołem Downa? Ja mogę mieć i zespół Downa, słuchaj. Mów co chcesz, to i tak do mnie nie trafia. Mów co chcesz. No na pewno nie taka osoba jak ty. Do mnie nie trafia, w ogóle żadne twoje słowo. Spokojnie. Ale spokojnie, bo nie wiadomo, kto tutaj przysłał. Nie jesteś za mnie. Ale co ty robisz? Ale trzeba było tu stać. Ale mnie to wali. Ciebie wali wszystko. Ja mnie to wali. Ale nie dotykaj mnie, 2 metry ode mnie, kurwa. Bo co? Bo się nic zawsze. Przyszła, kurwa, gwiazda. Kurwa, przyjechali ratować świat. Możesz ode mnie odejść, kurwa, nie wchodź mi na plecy, kurwa, mogę. Mogę tu stać. Ale słuchaj, ona prowokuje, niech dotknie mężczyznę, no. Może nie dotykałam. Nie mogę. Nie dajcie się prowokować, serio. A to kurwa dzwoń na policję. No to się zabijaj stąd. A co ty się na policji boimy? Bo co, kurwa? Szukaj. Bo ty tak zapierdłeś? No zakleci pierdnę na twarz, jak no, chcesz, to. Chcesz? Za chwilę to pierdnie, pierdnie, to. Gówno. Nie dajcie się prowokować, no dajcie sobie spokój, nie reagujcie. Kochajcie się. Niech wejdzie ci na barana i trudno. Jak ci
To na tyle. Ratuj kurwa Polskę. Dobry joke. Dobry joke. Osoby, które nie zachowują się. To nie mają. No nie dajcie się jej prowokować, Boże. Podejdź kurwa na ten CPM, proszę. Bo tu jest jakiś palant, który przyszedł, rzucił po prostu. Ratuje Polskę kurwa i tu mi się odgraża. Kłamstwo! 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 Wiem, no Jezus! Strajk kurwa mają, kurwa groszówkami rzucają po kasie. Strajk mają, kobiety. Zamknij ten pysk. Słuchaj, jeszcze raz mi tak powiesz, to nie dawaj, nie dawaj się. Ale nie będzie mi jakaś szmata mówiła do mnie w taki sposób. Ale to jest nic w stosunku do ciebie. Ale jesteśmy ta kobieta, ale zrozumcie, że ona przyszła tu prowokować. Spokojnie. Nie dajcie się jej prowokować, chodź tutaj. Dobra, to poczekam. No, ale pani nie dzwoni, tylko latarkę włączyła. Przyjdź, bo oni kurwa Polskę ratują. Spoko, za chwilę czujny będzie, no co. Dzwoń po niej. Ale on już jedzie, dzwoni przez chwilę. Nie denerwujcie się, nie dawaj się prowokować. Nie daj się prowokować. Nie daj się prowokować. Tylko się nie daj prowokować. Ja tylko się nie daj prowokować. Dobra, ja dupę wszystko, to i to. Tylko się nie daj prowokować. Siano z butów? No wychodzi ci. A ty już masz słomę udeptaną. Możesz tam rzucić na gnój świnią. Nie trafia to do mnie, naprawdę, serio, nie jesteś w stanie mi obrazić. Nie jesteś w stanie mi obrazić. To, co wysyłasz, jest to z twoim wnętrzem. To, co wysyłasz, jest twoim wnętrzem. Nie jesteś w stanie mnie sprowokować. Nie jesteś w stanie mi obrazić. Masz swoją prawdę, żyjesz ze swoją prawdą, żyjesz sama ze sobą. Żyjesz sama ze sobą. Tobie mówi, jest prawdą. Wszystko. No ty mówisz, jesteś jakąś wyrocznią. Wszystko. No dobrze, wszystko, czuj się ważna. Się o tobie mówi, czuj się ważna, czuj się ważna. Panie, nikt nie jest cię obraził. A włączyła sobie pani nagrywanie w końcu? A co cię to interesuje? No tak. Masz problem z moim telefonem? Nie, no właśnie nie, chciałem pani pomóc. Się i nie. Pokazać, gdzie kliknąć, żeby się nagrywało. Buraki. Paszą, nie daj się, daj, wejdź, daj się spokój. Różni ludzie, ale słuchajcie, różni ludzie chodzą po tym świecie, nie daj się prowokować. No i tacy jak ty nie są. Oczywiście, no, niestety dla ciebie. No niestety dla ciebie, no widzisz, no. Ja nie jestem terapeutą, nie będę się zajmować twoim przypadkiem. Jesteś nikim. Ale ja nie chcę mieć w twoich oczach kimś więcej, wiesz? Bo ja nie dla ciebie tutaj przyszłam. No. A auto by zamknąłeś? Tak, jest zamknięte. To mnie akurat nie interesuje, co ty chcesz. Wzruszające. Ty się nie interesuj moim telefonem. Kurczę, ty masz pewne sprawy. Nie interesuję się twoim telefonem. Ani twoją osobą. Po prostu, no... Nie, nie wiem. Tak, nie. Nie mam, wiesz? Zaraz wam pokażę, że mamy filmik na Netflix. Jak jest mniejszy sobie rządzam? Sobotni wieczór. Uprzykrzają życie. Chyba południe jest jeszcze. Polakom. Oni kurwa przyszli ratować ten kraj. O. O. Ale ja proszę, żeby mi tam wyciąć. Przyszli ratować ja kraj. Ja sobie nie życzę, żeby pani nie wyciąć. Tak, ja nie życzę, żeby pani nie wyciąć. Złotej rybce według Puszkina. A ta wbiła się do kolei. Bo ona ratuje ten kraj. O. Nie, 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 zwraca może na nich uwagi codziennie. Nie, wiem coś, o co, co się dzieje z tą kobietą. To nie, jest nasz problem. Daj się spokój. Możesz zakrywać już swoją generację. Dajcie sobie spokój. O, o, następny ma coś do powiedzenia. Są różne przypadki. Ceny do góry paliwa powinny podejść. Żeby zapierdalali na rowerze. O. Albo na hulajnodze. To będzie zajebiste. Jak podniosą ceny paliwa do góry, będziemy głosować za. Ja nie potrzebuję. Żeby więcej nie było wariatów na CPM. By nie odpierdalali. Dobry wariat nie jest zły. A, i kończymy z pierdalami.
spierdalamy. O, i to jest kultura tych, co strajkują na CPL. Jak to fajnie brzmi. Tam mama, amen, pogania. Chciałem pani, żeby miała do pełnego rachunku wyciągnąć takie rzeczy. Nikt już nie ma do powiedzenia, proszę bardzo. Jak się nagle CPN uciszył. O, o, o. I wymiękli. Nie, po prostu nikt nie zwraca ciebie uwagi, wiesz? I wymiękli. Jesteśmy troszeczkę wyżej, wiesz? Już nie mają nic za wiele do powiedzenia. Nie, przyglądamy się temu wyjątkowemu przypadkowi. Ratują ten kraj. Ratują kraj. Poglądają was, jak ratujecie kraj. Jak kurwiacie Polaków. To spierdalaj do domu. I nie ratuj kraju. To co? No nie dajcie się jej prowokować, no. Kurwa smacznego. Tak, do smacznego. Tak nagrywasz to, tak? Wszystko. Nagrywaj to wszystko. Do banku idzie zastrajkować, ratować kraj w banku. Teraz kurwa należy debilów banku to postrajkować. Może trochę kultury bez takich wyzwisk, nie? I ta pani wszystkich wyzywa i odgraża się szturcha, chodzi na plecy. Przyszli kurwa ratować kraj. Kurwa, właśnie to każdy potrafi, tak, tak, nie? A tam to są z klikiem? Tam to są z klikiem, tak. Tak. No. O, jedną paczkę taką. Jak się nie ma argumentów, to się kurwami rzuca. Od kiedy kliki wróciły? Wyzywa się ludzi. Grozi się. No, 20 dni. Proszę bardzo. Nie wiem, na jakiej zasadzie. Koszulkę proszę. Tak płacą kulturalni ludzie. Inteligencja płaci. Biedota zawsze będzie odpierdalać manianę. Ja jestem inteligencja, nie płaci. Kurwa, chłopcze. To jeszcze musisz trochę popracować, żeby być inteligentnym. Musisz się uczyć. A na razie chodzisz jak ksiąg. Idź się uczyć. Co miałaś z matury? Miałaś miałaś szóstki? Co miałaś z matury? Miałaś do zobaczenia! O! Test cierpliwości. A sądzisz, to sądź tak, to jest twoja sprawa. Proszę? Ale co? Nie trzeba zdawać matury, żeby być bardziej inteligentny. Nie wiem, ale to jest jakaś podstawa do sądzenia z zewnątrz. Jak idziesz pan do pracy, to przecież wymagają. Co pan skończył? A co pan sądzi o zachowaniu tej pani? Pan co zarabiam 40 zł za godzinę, więc no, bez matury. Proszę. Tak, co? Proszę bardzo. No, pani, podejdź. Ja już zapomniałam, co chciałam kupić, nie? Oj, przepraszam. Idą panowie policjanci. Dzień dobry, szukają panowie pani awanturnickiej. Co grozi ludziom, to tam poszła. Nie? A szkoda. Myślałam, że panowie po tą panią przyjechali, a panowie mówią, że to nie im o to chodzi. Do niej to karetka. Do niej to karetka, a nie policja. No. Znaczy, no ja nie jestem lekarzem, nie? Ciężko mi stwierdzić. Nie, to na oko widać, że ona ma coś z głową. A gdzie ona poszła już? Uciekła, zaczęła nagrywać wszystkich. Ale udało się jej kliknąć w nagrywanie? Nie wiem. Tak, zapytałem. Później już się udało, jak mi nagrywała, to już się udało, ale mi to tam. Paweł, co dobrego kupujesz? Także za chwilę przyjedzie jeszcze Szczepan, do czujny. Ta pani groziła ludziom, szturchała. Była również pani dziennikarz, pani redaktor, z jakiego to jest portalu ta pani redaktor, która mnie biła? No, szturchała mi ciałem. Kronika Beskidzka. Kronika Beskidzka, panowie, tak, więc pani z Kroniki Beskidzkiej. A nie, pan w ogóle pana tutaj nie ma, ale pan mądre słowa powiedział ogólnie. Ale pan mądre słowa dzisiaj powiedział. Normalnie. Ale w dzisiejszych czasach to mądre, no. No, podsumował tamtą panią mnie. Z tymi fakultetami? No, jeszcze wcześniej tam było, zanim doszło do fakultetów. Kolejka jest, ludzie płacą jak płacą.
No, pan policjant powiedział, że ludzie płacą jak płacą, jest kolejka, nie ma co wzywać policji. Aczkolwiek do pani dziennikarka z Kroniki, co tam było? Beskidzka. Tak wpadła na mnie wiele razy ciałem, że mnie naprawdę ręka mnie boli. I to nie to, że ściemnia. Tak na mnie wpadła. Nie wiem, czy tak? No tak na mnie wpadła tyle razy, chyba 4 razy mnie stratowała. Pokazywała mi środkowy palec i na mnie kurwiła, nie? Gdzie byłam dla niej cały czas miła. Tak więc... A drugi przypadek to jakiś taki też był tutaj kobiety, przypadek kliniczny, ale nie jestem lekarzem, nie mi się wypowiedzieć, o co to chodzi. Nie, no, je, była, ale ja myślę, że to była prowokacja po prostu, wpadła prowokacja. Ale kupowała coś, płaciła? Tak, coś tam kupiła, ale nie wiem, co by nie zwróciłam uwagi, co ona tam kupowała. Coś raczej niedużego. Będzie jakieś zapisanie kolejne, prosimy o dzwonić. A to panowie nie z naszej strony, żeby nie było. My tutaj grzecznie stoimy w kolejce, grzecznie płacimy pieniążkami, ale, tak ale więc no, tu jest spokój, my tutaj dbamy, właśnie nie daliśmy się sprowokować. Panią, ale jeśli dochodzi do pyskówki z dwóch stron, to obie strony zapytają. Ale nie, to było, że nie, od nie, naszej strony nie było żadnej pyskówki, proszę pana. Tak, tak więc my stoimy tak jak na obywatele przestało, płacimy. Nam w ogóle nie przestoi się wdawać pyskówki, jako medium. Tak więc. Dobra. Do miłej służby, panowie. Do widzenia. Ale tym razem to tak... Ale ja nie wiem, czy nie nagrałam, jak ten motorzysta szarpał tego pana. A ja nagrałam. Tak? No, to mamy. Ale wiecie co, patrzcie, nawet te mi czerwone wyskoczyło. Mały włos. A tutaj nie było. Ja wiem, ale to nie było co to... Ale słuchajcie, jeżeli coś jest, co komuś przeszkadza, która jest w ogóle godzina? Kto tutaj powinien być o 16? Kto tu powinien być o 16 do cholery jasnej? Dlaczego prowokatorka tutaj się pojawiła? Weźcie myślcie, kto przyjechał, gdzie oni są? Dojechali. No, dojechali, a przecież prowokatorka się tu pokazała. To wymyślcie, bo to nie jest tak, że to... Tak. Znaczy, różne kliniczne przypadki chodzą po świecie. Chodzą po świecie. To był przypadek kliniczny. Ale też bierzcie pod uwagę, że to może być prowokacja, ale wy nie możecie dać się prowokować, no. O, panowie policjanci? O, tak jakoś dookoła poszli. Tu mają radiowóz. To jakieś przesłuchanie szybkie. Dobra, bo ja miałam sobie kupić ten. Miałam sobie coś kupić, nie? Cześć. Miałam sobie coś kupić, nie? Idę po drobne. Tak więc panowie policjanci odjeżdżają. Dobra, no tak więc dymy były. Aczkolwiek słabe dymy. Słabe dymy. Słabe dymy. Będzie zawieziony. Ale po co tu on? No przecież to nic się nie działo tutaj. To nic się nie działo. No stała pani. Najpierw pani dziennikarz mnie poturbowała kilkukrotnie przechodząc. Myślała, że nie wiem co, oddam jej czy co. No nie, przecież nie przy kamerach. No do kobieto, no kurwa no. No druga pani też myślała może, że nie wiem. Kogoś sprowokuje bardziej. Tak więc dobra, słuchaj, potrzymaj sobie, pogadaj coś do widzów, opowiadaj. Powiedz ludziom, żeby nie dali się prowokować w takich sytuacjach. Dokładnie. Ponieważ jak już macie mieć przerąbane, to przynajmniej za coś konkretnego, a nie za kogoś, kto po prostu ma z sobą problem, bo trwa papier na to, że za to nie odpowie. Tak więc słuchajcie, nie dajcie się prowokować, bo jesteście... może nie macie być nie macie mieć jakiegoś dużego ego, no ale no sorry, no to nie możemy porównywać tego typu osoby no, do nas, nie może to na nas robić wrażenia, nie może to nas obrazić, no w jaki sposób, no przecież kurwa, no znacie nas, no wy się wszyscy z nami, jesteśmy wolnymi ludźmi, no jak ktoś taki może nas obrazić? Jesteśmy pewni, jak ktoś może nas oprowadzić z równowagi? Że to przyszła prowokatorka po prostu. Dobra, prowokatorka czy przypadek kliniczny, mamy to gdzieś po prostu, jesteśmy sobą, jesteśmy zajęci. Robimy swoje. Porozmawiaj sobie coś tam z widzami, ja zaraz przyjdę, dobra? Bo tam okay. Jakiś może... No, także trochę się już rozluźniło. Czekamy jeszcze na Szczepana i na Czujnego. Tutaj kolejka, jak tam z kolejką, już wam pokażę. Gość niedzielny przyjechał.
Już? No nie, bo jest taka długa kolejka, mówię wam. Pa, i wszystkiego dobrego. I proszę nie brać do siebie takich łbów, słów o takich łbów. Bardzo proszę. Na przyszłość proszę się dawać nie prowokować, bo tego typu osoby tu nie wolno. Jakby co. Tego typu... To tam i w lewo. Tak, oczywiście, no przecież to jechała na równi, nie? No ja od razu to wyczułam, zobaczyłam. Nie było co w ogóle dawać jej satysfakcji. Mogłaś stać i się drzeć do rozpuku. Nie chce robić co chce. No, a czekamy na tych jej kolegów. Gdzie są ci jej koledzy w ogóle? Gdzie ci koledzy są? Możemy mieć tutaj ten. Jaki śliczny piesek. To jest nasza Curusia, która nie z nami jeździ. To ja ją pokażę, jaka piękna Curusia. O takie gatunki to rozumiemy, nie? Ojeju, jeju, jaka jestem lizaśna, taka, pocieszna, kochana jestem, ohohoho. Ho, ho. A tam ma miskę w ogóle gdzieś z wodą chyba. No, my też mamy. Tak, ale miska chyba pusta była, jak przychodziłam, chyba że już nalali, nie? No dobra, słuchajcie, będziemy jechać chyba gdzieś tam dalej. Co jest coś jeszcze od nas tutaj? No znaczy kolejki są długie, nie? Ale tutaj nie ma kolejek. Dobra, ja się ustawię cierpliwie. W kolejce. Dobra, Andrzej, wiesz co, to ja ci dam kamerkę, ty sobie pogadaj, bo ja jeszcze zapomniałam coś bardzo ważnego kupić. Ta pani tak mnie, znaczy tak się przyjrzała mi, że zapomniałam, co mam kupić, tak więc ty sobie coś tam pogadaj z widzami. No, może ktoś ci zwiad jakiegoś udzieli. Dobra, dobra. Także już się rozluźniła atmosfera. Poczytam sobie, co tam piszecie. Ktoś wcześniej pisał, co tam robi policja. O, Miro Maro, koledzy jej już byli w postaci dwóch niebieskich. A może po nich dzwoniła? Tak, tak, no. No tak, może to byli ci koledzy. Wyczuwam dobry wyczuwa dobrych ludzi piesek. No ja uwielbiam zwierzęta. Uwielbiam. Mimo tego, że mam alergię na sierść, to zawsze się poprzytulam i pogłaskam. Tak, tak, czekamy, Adam. Czekam właśnie na czujnego, czekam na Szczepana. Już mi dzwonił czujny, że za chwilę będzie. Także... Cześć, hejo, hejo. A co tam słychać na słynnej stacji w Bielsku? O białej. No jesteśmy na stacji, a czy słynnej? Nie wiem. Ponieważ od 16 dopiero się zaczynają te protesty, które według mnie są upolitycznione. Dlatego myśmy zrobili o 14.30. Super, jesteście wielcy. Mam nadzieję, że spokojnie już was będzie. Też mamy nadzieję. No chcemy po prostu co, no. Pani stwierdziła, że wezwie policję, bo ludzie płacą miedzią, co za normalnie masakra, nie? Słucham? Jakiegoś grosza masz może? Nie, ale potrzymasz mi wodę, ja ci coś dam od siebie tak od serca. Zaczekaj, już tutaj muszę wspomóc kolegę. Momencik. Już. Już momencik. Już. Już tutaj wspomogę kolegę. Już momencik. Wiesz co, nie mam kolego drobnych, ale, co, ale tyle chrustu ci mogę się podzielić z tobą. Słuchaj, wiesz co, ale to jest cały tydzień, wiesz, to nie no, jest takie lekkie. Naprawdę, ja dobrych ludzi wyczuwam, ja się zawsze podzielę chrustem. Dziękuję ci. Długie do bagu nie wchodzą. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jak najbardziej, dziękuję też.
No, akurat teraz sobie przez chwilę rozmawiałam z panią, która rozmawia z inną osobą tutaj na kamerce, na Messengerze i sobie porozmawiałyśmy. Tak więc, kochani, no udostępniajcie, no słuchajcie, chodząc po tym świecie, żyjąc wśród różnych ludzi, mamy, o, ekipa przyjechała. Już wam obracam. A, dzień dobry! Dzień dobry! Jeszcze drobne? Ja mam troszeczkę drobnych, ale tak troszeczkę. Uważaj, bo tak nie wiem, gdzie będzie wjeżdżał ten kierowca. Dzień dobry! Jezu, jaki zarobusy! Jakie zarobusy mają gród! Policja była i pojechała. Co chciała policja? Prowokatorka była, wiesz? Kto? Taka laska najebana pewnie. Nie czuć od niej było. Nie było czuć alkoholu od niej. Co moje kochanie? Twoje kochanie, ja ci nie powiem co tutaj, ja musiałam się starać i gimnastykować, żeby twoje kochanie było twoim takim kochaniem grzecznym. Nastukałabym dzień. Nie wolno być agresywnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłem na Lotosie. No. Czekałem za 10 minut, ale nie wiem. Nie ma tam co blokować. Zbieramy na paru. Nie ma tam co blokować. Zbierają na paru. Nulu złoty z Norwegii, daj pan 2 złote. Panie, takim autem amerykańskim. Ja sam dałem ogłoszenie. Panie, takie amerykańskie auto, kierownicę. No rzuć pan grosika. Ja ci rzucę. Rzuć pan grosika. Ja ci rzucę, chcesz? A ten, jakbyśmy mieli gdzieś jechać, to tutaj na tego. To wiesz co, to weź może zaparkuj, zbierzmy się i wtedy coś, dobra? Spóźniliśmy się już na traktowanie? Nie, wiesz co, jedziemy, tylko zaczekamy na tą Marka, te 15 max minut. Na ile trzeba max czekać na Marka? Max, już, nie. Czyli półtorej godziny? Nie, już za nami się kula, bo... Dzwonił to. Przy 20... Masz, tylko nie przepij. Jaki zarobus, Machrus. A daj trochę, chodzi o... Znalazłeś na ziemi? Tak. Ale tak powiem ci, a oglądałeś Janosika? Oczywiście, że nie są panami, ale to tak... Nie wierzcie wszystkich moich słów na serio. Andrzej! Bo ja, wiesz co, stałam w kolejce po to, czego nie mam, a ty masz, a kupiłam co innego, bo zapomniałam po co stałam, bo... No taki powiem, mieliśmy tak? Przypadek tutaj kliniczny, że ten... Daj mi, ja nie mam żadnych nałogów, ale daj mi. Dobra. Może aż sobie po prostu usiądę, bo powiem wam... Chcesz. Siadasz ze mną? Siadam z tobą. Usiądź ze mną, bo po prostu... No, a tutaj taka pani, wiesz, jest z nami i mama ogląda Rebel 24, mama zasłania do niej na kamerce i z tą panią przed chwilą rozmawiałam. Tak? No, jak dałam ci kamerę. O, jak fajnie. No, fajnie. No, życzyłam mi dużo zdrówka i takie tam. Przepraszamy was, ale my też mamy jakieś tam swoje... No dokładnie, nie ukrywamy po prostu. Ja jestem bardzo ten... Dzień dobry! Ja jestem ten. Ja jestem bardzo cierpliwym człowiekiem ogólnie. Jestem bardzo cierpliwym człowiekiem. No w ogóle ostatnio, znaczy w ogóle od kilku lat nad sobą bardzo pracuję, bo ja jestem straszną choleryczką, ale już teraz się z tego leczę. Jestem straszną choleryczką. Mi dużo nie trzeba, żeby się odpalić. W ogóle mi dużo nie trzeba, żeby się odpalić. Pani dziennikarz z Kroniki, coś tam Beskidzkie, coś tam, no tak jest, pani redaktor, wstyd, hańba po prostu, hańba. Jeszcze na do widzenia żegnała mnie faketem, nie też wulgaryzmami. W ogóle się darła, najlepsze jest to, że chcieliśmy ją przepuścić w kolejce, to afera narobiła na wszystkich pani. Dokładnie tak. Tak więc słuchajcie, nie wiem, bo będziemy chyba kończyć, nie? No i będziemy jechać na kolejną stację. Znaczy, no to podam, to pokażemy się. No, to się... No bo w zasadzie za mało zatankowaliśmy, może ściepę zrobię, no tak, może... Tak, bo to jednak tylko pół litra diesla. Nam się kontrolka pali. No. Tak więc no. Nie ten Orlen. Harold, to nie ten Orlen. Na tamtym był TVN, a na tym jest Rebel 24. To jest ta różnica. I nam się auto nie popsuło.
ale mało godzin spałam, ale sobie obiecałam, że jutro śpię do połowy dnia, potem drugą połowę dnia pracuję, ale pewnie znowu wstanę rano i zacznę najpierw pracować, a potem znowu będzie późno w nocy i znowu sobie będę obiecowała, że będę spała dłużej i rano sobie pośpię. A nie wiem, jak sobie pośpię we wtorek, ta sprawa jest? Tak, za chwilę będzie. No, a my ten... No, a my jeszcze później będziemy się i tak z wami łączyć, tak czy siak. Czy będą akcje jeszcze dzisiaj, jakie będą i czy nie tak. będą, i tak będziemy się z wami łączyć. Musimy później. Też pewien program przetestować, co nam widzowie już... A oprócz tego to jeszcze pogawędka, nie? No też, też. Kronika Beskidzka, tak, to była pani redaktor z Kroniki. A właśnie skąd Beskidzku? Wiecie, że to jest pani? Jakaś pani tam powiedziała w środku. A pani ją rozpoznała? Tak. Ja. Ale szok, jak się darła w ogóle. Ona masakra. No może ma ja zły dzień. Ale to nie znaczy, że trzeba nietykalność cielesną. W ogóle podczas dziennikarza, podczas pracy, nie? A gdzie te kumple od tej prowokatorki? Tu ludzie pisali, że to byli w tych mundurach. Ale to bardziej spokojni. No spokojniejsi od tej pani. Czekam, jesteście świetnym duetem. Dziękujemy. Miło mi. Warto wyszukać nazwisko. No, ja myślę, że prędzej czy później. Nie, bo ale to ktoś... tak, ja to... Słuchajcie, to, że jestem spokojna, to jestem spokojna, ale to są miejsca i odpowiednie organy, żeby się skonfrontować z takimi osobami. Tak więc. Dokładnie. No, tylko czasu nie mam. A wszyscy stoją w kolejce, czekają. A jak ktoś bardzo wyjątkowo zachodzi za skórę, to jako pierwszy trafia do kolejki, tak jak ostatnio było. Przepuszczam. Przepuszczam w kolejce i tą panią chyba też koniecznie w kolejce przepuszczę. Do rozliczenia całego zachowania i tą drugą prowokatorkę też by się przydało. A tego to nie było co zwracać na uwagi, no przyszła, no chciała, żeby zwrócić na siebie uwagę w końcu. Może nic ciekawego nie robi na co dzień. Tak więc. Nie no, to mnie zawsze dociera po czasie, słuchajcie, no ma szczęście. Tutaj sobie stoją ludzie, rozmawiają. Są kamraci bielsko-biała. Dziękujemy za wsparcie właśnie kamratom też. A mi się chce spać. Tą kawę wypiłam, ja nawet nie zauważyłam kiedy. No. Nie no, wypiłam już sam kubeczek. Po koszulce sugeruję, że jesteś obitko w fon. Nie, tak, ja koszulka jest z fon. Jeżeli ktoś chce taką samą koszulkę z fon, to niech się zgłosi do fon. Można wesprzeć darowizną fon i w zamian otrzymać koszulkę. Jeżeli chcecie wesprzeć darowizną fon, możecie to zrobić. Tylko musicie poszukać postów, bo ja tym się nie zajmuję. To oni się zajmują, tak więc ja taki post wyszukałam, wsparłam darowizną i otrzymałam. A jak otrzymałam, to od razu pokazuję przy okazji, bo miałam to w samochodzie, przebierałam się, byłam wcześniej w sukience, więc takie, a że odebrałam przesyłkę przedwczoraj czy wczoraj? Wczoraj. Ja też otrzymałem wczoraj. Nową koszulkę. Dziękujemy Miro. Dziękujemy Miro Maro. Dziękujemy Miro, a to ona już długo czekała, tylko nie wiedziałam na kogo czeka. Nie wiedziałam na kogo czeka ta koszulka, bo Miro już dawno mi przywiózł. Nie wiedziałam na kogo czeka i z Elka, no i się doczekała. Miś poleżała i się doczekała. Andrzej, po akcji, powiem ci, po akcji pierwszej będzie ciekawiej za niedługo, jak tylko dojedziemy na stację drugą. Także bądźcie na pewno z nami, obserwujcie dzisiaj Rebel przez cały dzień, bo wiele razy się będziemy z wami dzisiaj łączyć. Może nie wiele, ale kilka razy jeszcze na pewno się połączymy. Nigdy nie wiadomo. No, my mamy czasem, wpadamy na te same chore pomysły. Tak więc dla ulubionych prześladowców też coś się znajdzie. Miro coś wymyśli. Redaktorka i kolega redaktorki. Kim jest ta dwójka, co tu gada? No to już Patrycja odpowiedziała. Redaktorka naczelna i kolega redaktorki naczelnej. Nie ma za co. Tak więc. Kim jest ta dwójka? Kim ty jesteś? Kto ty jesteś? Polak mały. Dobra, ludzie sobie rozmawiają, no co, będziemy chyba kończyć, no, nie? Na ten moment. Połączymy się, jak dojedziemy na kolejną stację.
No bo nie mam zatankowanego auta w dalszym ciągu, bieda jest. Chyba będę musiał zapłacić kartą, ale na karcie mam tylko kilka groszy. To zapłacimy, nie wiem, 40-80 groszy, zatankujemy za tyle i zapłacimy kartą. No ja mam może 20 groszy na karcie, a no biedna jest. 20 groszy zatankujemy, to ich prowizja zeżre. A to już nie moja wina, ja nie poradzę im, że nie mam pieniędzy. Dokładnie. Mówi się redaktorzy. A co ja powiedziałam? Ale nie, może ktoś inny coś napisał. Aha, ja nie wiem. O, coś powiedział, zmęczona jestem, słuchajcie. Dziękujemy za to, co robicie. Za nas inwalidów. Ja ci coś pokażę, Artur. Za nas inwalidów? Czekaj. Tak? Tu siedzi taka... taka pani, no. O! Cześć. Cześć Wojtuś, chodź się przytul. To co, kończymy? Redaktor się przewraca. Cześć. Słuchajcie, kończę. Pozdrawiam was. I do zobaczenia niebawem. Towarzystwo! Na lice.